Witajcie w drugim odcinku z Pandemonium Dwójki. Hot Pants, czyli innymi słowy ostatni poziom z pierwszej strefy i zarazem jest to pierwszy boss, z którym sobie zawalczymy. Jak widzicie, tłumaczenie jest dosyć abstrakcyjne, bo są to gorące spodnie, co w ogóle nawet nie jest do tego podobny, bo zobaczycie, kim jest ten boss. Swoją drogą, droga do bossa, jak i samo otoczenie, moim zdaniem, jest bardzo fajne, w takim bardzo chińskim klimacie. I to jest wszystko nie bez powodu, bo jak widzicie, naszym bossem jest chiński smog, który jest często wykorzystywany na jakichś tam targach w Chinach czy coś takiego. Wiecie, jak można kupić sobie, nie wiem, tam jakąś rybę, nie wiem, cokolwiek na tych targach, jakiś pokarm, jedzenie. To tam często jest coś takiego, że takie smoki są wywieszane. Nie wiem, to jest chyba jakaś tradycja Chin. I swoją drogą te gargulce jako rzeźby są też okej, moim zdaniem. Po pokonaniu tego bossa będzie na nas czekała jedna nagroda. Tak więc będziemy musieli, że tak powiem, być ostrożni i cierpliwi, ponieważ ona będzie wręczona dla nas. I będzie ona niczym innym jak czymś bardzo fajnym i czymś bardzo nam pomocnym. Swoją drogą, jak widzicie, taktyka na tego bossa jest następująca. Po prostu musimy często spadać w dół do bezpiecznego miejsca, gdzie jest ta trampolina, która nas odbija, a ten smog będzie po prostu przelatywał i będzie próbował nas zionąć ogniem. Dodatkowo musimy z tej katapulty wystrzelić tą ognistą kulę, która w niego trafi. Bodajże, z tego co dobrze naliczyłem teraz, to 6, że tak powiem, takich ataków i boss właśnie ginie w ten oto sposób. A raczej nie ginie, a zostaje pokonany. W nagrodę dostajemy tam małe skrawki z życia, czyli między innymi te trzy ważne elementy. Raczej nie trzy ważne elementy, a trzy takie, nie wiem, cząsteczki zdrowia. O, to będzie dobre określenie. I teraz, udając się tą platformą lub też windą z Pandemonium 1, dostajemy się do tego pomieszczenia, gdzie tutaj mamy upgrade zdrowia, dzięki czemu teraz Niki czy też Fargus, bo zależy, kim będziecie grali. Ja oczywiście gram Niki, więc mówię odnośnie Niki teraz. Niki może teraz na siebie przyjąć 6 obrażeń, gdzie wcześniej mogła tylko 3 na siebie przyjąć, bo po trzecim, ale no tak, po trzecim już od razu mogła zginąć, a teraz przynajmniej ma 6. Jakby mła, kurde, jak to brzmi. Po prostu ma możliwość przeżycia 6 ciosów. Boss defeated, czyli takie samo tło jak było w Pandemonium 1, tylko że obecna Niki biega po tym niebieskim tle. I pierwsza strefa jest zakończona, więc nadszedł czas na pierwszy poziom z drugiej strefy, Stance the Man. I tak, w tym momencie rozpoczynamy Surface of the Comet, czyli drugą strefę, albo jak niektórzy lubią mówić, drugi świat. Nie wiem czemu, lubię sobie zawsze trochę postać w sensie na na tej mapie głównej. Otoczenie tego poziomu jest po prostu epickie. Moim zdaniem grafika, po prostu klimat tego poziomu jest epicki. Tak samo jak walka z poprzednim bossem. Swoją drogą, jak byłem mały, nie miałem w ogóle problemu z tym bossem. Od razu za pierwszym razem go pokonałem. Nie to co ten frajer Mr. Schneobellen. Kurde. Ale jeszcze nie jest czas na Schneobellena. Jeszcze za wcześnie na Schneobellena. Bo Schneobellen dopiero jest w trzeciej strefie, czyli w Inside the Comet, albo trzecim świecie, jak chcemy sobie nazwać. Tutaj zadanie będzie dosyć inne, jeżeli chodzi o poziom, ponieważ będziemy musieli się posługiwać za pomocą kluczy. Te klucze będą nam odblokowywały poszczególne drzwi i pomieszczenia. Jak widzicie, tutaj była skrzynka pocztowa tego Stana, tego, wiecie, tego ziomka, który, można by powiedzieć, jest gospodarzem tego poziomu, tylko go coś nie możemy odnaleźć. I zadanie jest po prostu takie, że będziemy musieli dojść do pewnego pomieszczenia, które zabierze nas do specjalnego pomieszczenia, gdzie będzie klucz. Ale po drodze będziemy musieli zebrać kolejny klucz, który odblokuje nam kolejną sekcję, gdzie będzie kolejny klucz. Czyli innymi słowy, będziemy po prostu ciągle zawracać do tej głównej lokacji. Wiecie, tej lokacji, która rozpoczęła ten poziom. Mam nadzieję, że to w dobry sposób wytłumaczyłem, bo innymi słowy po prostu będę miał przesrane. Sam dla samego siebie od razu mówię, że będę miał przesrane. Tak, ostatnio zaczynam coraz bardziej kaleczyć ten język polski, no niestety, takie już jest życie. Pamiętacie, jak zbieraliśmy żetony w Pandemonium 1, które dawały nam te
wiecie, po 300 żetonach dostawaliście życie, ten relikt. No. Tak, dobrze tłumaczę, tak, ten Ankh, innymi słowy. No to w tej grze, po zebraniu 500 żetonów, których widzimy teraz, tych takich okrągłych monet, no to zdobywamy dopiero wtedy życie. Tak, pewnie to tłumaczyłem w pierwszym odcinku, ale w roli ścisłości wolę to mimo co jeszcze raz wytłumaczyć. Tym zadaniem, które będziemy teraz robili, będzie przede wszystkim unikanie tych... tych takich dziwnych kreatur, które zioną ogniem. W sensie to nie jest jakby stworzenie, tylko bardziej można by powiedzieć, że tak naelektryzowane jakieś takie, nie wiem, łodygi. Plus właśnie to, co widzimy teraz, czyli po prostu takie, nie wiem, żyjące meduzy. Chociaż nie powiedziałbym, że to są meduzy, bo meduzy żyją pod wodą. W ogóle, co mnie w ogóle też skusiło do zrobienia tego maratonu? Otóż... Sorki? Troszeczkę zaschło mi w gardle. Zmotywował mnie materiał, bodajże oni się Gryzonie chyba nazywali. Tak ten kanał się nazywał, oni zrobili materiał o Pandemonium dwójce, ten taki polski materiał. I jedna rzecz mi się nie spodobała w tym materiale, znaczy ja rozumiem interpretację tego, co się w tej grze dzieje, że można powiedzieć, że gra jest psychodeliczna, bo troszeczkę ma w pewnym sensie ma takie momenty, że nie wiem, gapią się na ciebie jakieś takie wyszczerzone mordy, no ale nie nazwałbym tej gry aż tak mocno psychiczną, bo pierwsze miejsce w rankingu takich psychicznych gier to zawsze będzie miał LSD Simulator, gra, którą na pewno nigdy w życiu nie nagram. Bo Pandemonium 2 to jest po prostu świetna seria i uważam, że no wiadomo, no to też oni mieli prawo jakby inaczej zainterpretować, zresztą to nie jest ich wina, że oni tak interpretują, żeby nie było tutaj, nie? Ja uważam na przykład, że ta gra nie jest aż tak mocno psychodeliczna, czy psychiczna, albo schizowa. Swoją drogą, wspominałem wam o tym, że wygląd kluczy w tej grze, wiecie, tych kluczy, które odblokowują wam dalsze tereny, jest taki sam jak w 102 Dalmatyńczyki Psiaki na pomoc? Tym moim, wiecie, tym zeszłorocznym let's playu. W sumie to ja mogę już powiedzieć, że zeszłoroczny, no bo w zeszłym roku nagrałem ten let's play. A niedługo będzie premiera pierwszego odcinka. Właściwie to pojutrze już będzie premiera pierwszego odcinka. I zanim powiecie, ale my to oglądamy w styczniu. Zdaję sobie z tego sprawę, ale ja mówię, że... Wiecie, ja to nagrywam 30 wciąż. 30 października, więc wiecie, dla mnie to już będzie pojutrze... Jakby... Rocznica tego. I końcówka tego poziomu, jak widzicie, jest dosyć zaskakująca, ponieważ koleś podobny, albo wyglądowo łudząco podobny do Slendermana, jest strażnikiem tego exitu, bo tak, tutaj jest exit z poziomu i po prostu musimy go sprzątnąć za pomocą oczywiście podwójnego skoku, jak i tego power-upa, który Nikki używała w pierwszej części, czyli power-upa ziojącego ogniem. Ten power-up miał kolor bodajże fioletowy z Pandemonium 1. To był chyba najpierwszy power-up, z tego co pamiętam. Ale oczywiście, kiedy on nas zaatakuje, to na jakiś czas zostaniemy sparaliżowani i stracimy jakby nasz upgrade zdrowia, ten pomarańczowy. Ale jak widzieliście, pokonałem go jako Nikki i z powrotem odzyskałem upgrade. I poziom zaliczyłem w 96%, co jest zaskakujące. Przechodząc po raz kolejny rundę bonusową, zdobywamy 25 życie. Dokładnie tak. I czas na ostatni poziom z tego oto odcinka, czyli to jest Oyster the Soyster, czy jakoś tak. Tak to się nazywa? Oyster the Soyster, dokładnie tak. Czyli ostryga zniszczenia, coś takiego? Chyba dobrze to rozumuję. I był to jeden z poziomów, które pamiętam z kanału polskiego Gamera 17, tego najpierwsiejszego. To był ten jego kanał, gdzie on oczywiście o mnie wspomniał i polecił mój kanał, za co mu bardzo dziękuję, bo dzięki niemu jestem tu, gdzie jestem. I mamy swoją drogą 26 życie. Tak, oglądałem bardzo mocno jego let's play z Pandemonium 2, ten nieskończony do... tamtego czasu wtedy let's play z Pandemonium 2, bo on miał dosyć taką charakterystyczną rzecz, że tam gamer troszeczkę się nie mógł zdecydować, bo pamiętam, że on raz nagrywał z emulatora, raz z konsoli. Wiem, takie dosyć bezużyteczne info, ale tak chciałem nadmienić, bo trochę taka nostalgia mnie wzięła, patrząc na ten poziom.
I zarazem był to też dla mnie nostalgiczny poziom, jak grałem za dzieciaka, bo bardzo lubiłem wygląd tego poziomu. I przepraszam bardzo, ale źle wytłumaczyłem wam, ponieważ to nie jest ostryga zniszczenia, tylko ostryga Desoister. Przepraszam najmocniej, po prostu to jest imię Desoister, tej ostrygi. Ale zadaniem w tym poziomie to będzie przede wszystkim jak standardowe zadanie w każdym poziomie, czyli poruszaj się w prawo bądź też i w lewo i po drodze będziesz spotykał bądź spotykała takie właśnie oto, nie wiem, mini helikopterki, które będą zabierały was na górną część poziomu. I to jest dosyć ważne, żebyście widzieli te helikopterki, ponieważ one właśnie będą was zabierały na górną część poziomu. Co jeszcze będzie kumulowało się z tym, ponieważ tam zabierze was przy okazji do exitu. Swoją drogą, po drodze będą jeszcze takie wielkie wiry powietrzne, które was również będą do góry zaprowadzały. Troszeczkę to jakby było nawiązanie do Raymana 2, bo jak pamiętamy, w Raymanie 2 były też takowe wiry powietrzne, tylko że tutaj są takich bardzo różnorakich kolorków. Jeśli chodzi o soundtrack tego poziomu, bardzo szanuję soundtrack z tego poziomu, jak i grafikę. Wiecie co, powiem wam szczerze, że ciężko mi jest powiedzieć, jaki jest mój nieulubiony soundtrack z Pandemonium 2, bo wszystkie soundtracki zostały moim zdaniem w bardzo dobry sposób napisane, więc ciężko mi będzie tutaj wystawić jakiś werdykt, który, nie wiem, sprawiłby, że powiedziałbym, że o, tutaj soundtrack jest troszeczkę gorszy niż, nie wiem, soundtrack z innego poziomu. Tak ciężko mi jest szczerze wystawić taki werdykt. Ale hej! Robiąc już oficjalnie, to jest chyba 6 poziom z całej gry. Tak, 6 poziom, bo licząc jeszcze bossa, to kurde, mam prawie 30 żyć. To jest ładny wynik, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale końcówka tego poziomu jest warta uwagi moim zdaniem. Mamy 27 życie, co jest również bardzo moim zdaniem wielkim plusem i wielką zaletą, jak i wielką satysfakcją. O, źle bym to wytłumaczył. No i proszę bardzo, 28 życie. Wow, świetnie. Zarąbiście. A ta fioletowa wydzielina to jest lawa, jakby co. I proszę bardzo, to jest końcówka tego poziomu. Zadaniem w tej końcówce będzie to, że będziemy musieli uruchomić ten zielony glut. Ten zielony glut uruchomi również te drzwi, albo tą bramę. I po prostu musimy w trybie dosyć szybkim przedostać się przez tą bramę. Pamiętam, że polski gamer 17, znowu napomknę, miał problemy również z tą bramą na samym... jakby na starym jego kanale, jak zaczynał ten let's play. Te 4 lata temu. Jej, 29 życie! I szczerze, gdy byłem mały, to też nie lubiłem tej końcówki, bo często spadałem w samą przepaść, co łączyło się z tym, a raczej równało się z tym, że ciągle traciłem życie. I to jest już kompletna końcówka, ponieważ mamy tutaj też szarańcze, czy też osy, i tego ziomka z kaskiem Darth Vadera, chyba tak, Darth Vader z Star Warsów. I proszę bardzo, poziom został zaliczony w 38%, co nie jest aż takim złym wynikiem, ale wiadomo, mogło być lepiej. W następnym odcinku, czyli w odcinku trzecim, zaliczymy drugą połowę drugiej strefy, zaczynając od poziomu Puzzle Wood, czyli puzzlowe drewna, drewno puzzlowe, nazywajmy sobie to jak chcemy. A więc tak, mam nadzieję, że jestem informatywny i mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie ze społecznością, bo chcę przypomnieć, że ona również jest. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, ponieważ to da mi sygnał, że oglądałeś i że ci się spodobało. Jak i zostaw jakiś komentarz, czy masz dobre wspomnienia z tymi poziomami, czy ogólnie z samą grą. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Pandemonium 2 i nie tylko. Na razie i cześć!